Dzień dobry, skarby moje kochane. To co, zrobimy sobie kartę na dzisiaj? Pewnie. Mamy ślimaczki, mamy tarota, mamy dynię. Kupiłam sobie. Już widzieliście ją, nie? No, taka fajna, radosna. A, mamy też kostki. To użyjemy tych kostek dzisiaj, co? Użyjemy? Użyjemy. Pewnie, że tak. Kochani, ślimaczki dla Was. Dziękuję bardzo za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że dzisiaj też zostawicie w ramach wymiany energii ślad po sobie, łapkę w górę, zostawicie komentarz, światełko, dynię, kosteczkę, co tam chcecie, tak? Zostawcie, będzie mi bardzo miło. Bardzo fajnie będzie. Kanał będzie się też rozwijać dzięki temu. No. Kochani, karta dnia na dzisiaj. Ciężko mi się tasuje te karty. One nie są laminowane. One są takie chropowate. Jejku, jejku, jejku. No to niech będzie. Ciężko się tasuje, ale jest. Kochani, kosteczki też. Tak jak powiedziałam, kosteczki są na stole, więc będą też brane pod uwagę. Zaczniemy od ślimaczków dla Was. Kochani, kiedy się spieszycie, spieszcie się powoli. Taki jest przekaz na dzisiaj. No, możecie biec na autobus. Tak, no. Liczba 4 będzie ważna. Czwarte piętro, czwarta godzina, 4 po, nie wiem. 9 i 2. Znak zodiaku. Lwiątko. Bliźniak. Wodnik. Nie. Ryby, przepraszam, rybki, moje kochane, tak. 10 pentakli, kochani, tak. Duchowa i materialna obfitość. Dzień spędzony z rodziną. Dzisiaj możecie kupić dom, mieszkanie. Dzisiaj możecie zająć się rodziną, zrobić wspólny obiad, kolację, zaprosić znajomych, rodzinę. Wspólnota, wspólnota na tej karcie, kochani. Być może w pracy się Wam polepszy, być może dostaniecie awans, premię, nagrodę, cokolwiek by to, kochani, nie było, to będziecie, przynajmniej goniliście za luksusem, za tymi nagrodami i teraz będzie to, na co zasłużyliście. Bo to jest ten czas, kochani, że tyle miłości dzisiaj, tyle obfitości, tyle radości, ile dzisiaj będzie, tak jak nigdy. Być może dziecko przyniesie piątkę. Być może mąż powie, że zmienia pracę i nagle ta praca jest lepsza, łatwiejsza, będzie lepiej zarabiać. Przede wszystkim musicie się przygotować na to, co nieuniknione, tak? Nie spieszyć się. To jest ten przekaz. I dać i wnieść do swojego życia, dać do swojego życia tyle radości, miłości, ile tylko możecie, kochani, tak? Bez wahania. I powtarzajcie sobie, że odnosicie sukces. I dzielcie się swoim bogactwem. Bo osoby, które macie wokół siebie, które kochacie, one na to czekają. One będą ważne. No, piękny dzień Was czeka, kochani. Miłość, radość, spotkanie ważnych osób w pracy, jakieś spotkania. Być może ktoś ma urodziny, być może ktoś wychodzi za mąż. Kochani, jakby to nie było, to wszystko się Wam uda. Piękne karty. Wszystkiego pięknego Wam życzę, kochani.
Do usłyszenia. Pa, pa.